jeżeli Państwo pozwolicie, że nie będę stała, to może na siedząco. Więc jak Timo wspomniał, myśmy opracowali genealogię rodu powstańskiej w formie książkowej. Na razie to jest ród gąsienicy, który jest najbardziej liczny na Podhalu od 1530 roku po współczesny czas jest około 10 tysięcy członków tej rodziny, no, licząc oczywiście żony, które nie nazywają się zawsze gąsienica, ale również w większości są gąsienice. Są opracowane rody zakopiańskie, których jest 28 i są opracowane rody sołtysie na Podhalu, między innymi właśnie tutaj te pod czerwonym, które wywodzą się ich przodkowie stąd, że mieli kiedyś nadania królewskie na tą ziemię. Obecnie robimy genealogię w formie cyfrowej. Na czym to polega? Chcielibyśmy, żeby iść, jak to się mówi, za tą nowoczesnością i mianowicie dla nowych tych pokoleń ludzi, żeby było bardziej czytelne i dostępne, to po prostu będzie książka zapisana w formie cyfrowej na DVD, gdzie można użyć pewnego programu i dopisywać sobie wszystko współczesne pokolenia, oczywiście sprawdzając, gdzie kto jeszcze wcześniej skąd pochodzi. Jest to bardzo taka żmudna praca i bardzo mało efektywna, bo po prostu trzeba sprawdzać mnóstwo dokumentów, konfrontować ich z różnymi innymi zapisami, między innymi z jakimiś testamentami, z jakimiś aktami sądowymi, bo różne te zapisy są, nie wszędzie te dane są podane, trzeba po prostu jak gdyby to wszystko sprawdzić, żeby to było takie, żeby miało jakiś sens. Nasza praca, tak jak wspomniałam, jest może niezbyt taka popularna, ale tak jak nawet dzisiaj ksiądz powiedział, musicie pamiętać o jednym, że kiedyś wasi przodkowie od 1530 roku dbali o tę ziemię, szanowali ją, mieli wielkie przywiązanie do tej ziemi, czego się w ogóle w przeszłości, nie wiem, może żyjemy już w takich czasach, że tylko pieniądz nas opanował, czy coś w tym rodzaju, ale nie ma już tego szacunku do tej ziemi, jaki mieli nasi przodkowie. Naprawdę, jak się czyta te dokumenty, to się człowiekowi jakoś tak, nie wiem, na sercu bardzo robi, że po prostu najważniejsze dla tych ludzi w tym czasie było właśnie tutaj, żeby przetrwać. Byli bardzo ci ludzie, wszyscy religijni, związani z sobą, bardzo dbali o stosunki rodzinne i po prostu no, chcielibyśmy to utrwalić, bo jeżeli wam rycerze murzyni napisali genealogię murzyńską i zrobili wielki film Korzenie o tych, co przybyli do Ameryki jako niewolnicy, to dlaczego my, skoro jesteśmy tutaj no, prawowici właściciele, mamy się wstydzić? Czyli trzeba by było, żebyśmy po prostu te książki mieli w domu i przekazywali je swoim dzieciom. I tak jak nasz strój góralski przetrwał i mowa i gwara, to chciałabym, żeby ta genealogia również przetrwała i żeby po prostu kiedyś po latach można było sięgnąć i zobaczyć, skąd nasz lud, skąd myśmy przyszli, bo mamy się, nie mamy się czego wstydzić. Naprawdę historia Podhala jest piękna. Dlaczego na Podhale wszyscy patrzą i mówią, bo, że jest piękne, że jest tradycyjne? Dlatego, żeśmy pilnowali tej tradycji i dlatego trzeba dalej tej tradycji pilnować, bo inaczej jak tylko będziemy patrzeć na kasę, to daleko nie zajdziemy. Dziękuję bardzo.